Witam, witam. Jesteśmy już w przedostatniej części serii. Otwieramy blisterki biedronkowe. Blisterki tym razem zostały oczywiście 2 sztuki. I szybciutko jedziemy z przedostatnim. Zobaczymy, co tym razem trafimy w blisterku, jaka będzie limitka i do tego, co nam się uda trafić. Co nam się uda trafić w saszetkach. Patrzymy i mamy Eden Hazard jest tutaj w tym blisterku. Eden Hazard, czyli kolejna karta limitowana, której mnie brakowało do kolekcji. Dajemy tutaj szybko kodzik. Kto jest zainteresowany, to mam nadzieję, że trafi, znaczy zdąży sobie wpisać. I jak zwykle w tych blisterkach mamy 4 saszetki. 4 saszetki, w których mam nadzieję trafimy jakieś fajne karty. Jakieś fajne, czyli takie, których dotychczas jeszcze nie miałem. 4 i już otwieram. Pierwsza saszetka. I od razu One to Watch. Niestety to jest taki One to Watch, którego już mam nawet po kilka. I następna karta, Final. W poprzednim blisterku też trafiłem Final. Berlin 2015, tam trafiłem tą z pucharem. Tutaj mamy już z miastem. Tak więc akurat pod tym względem jest dobrze, bo tej karty nie miałem. A jeśli chodzi o inne karty, to mamy podstawowe Kedira, Flamini, Xhaka i Kagawa, czyli dosyć częsty zestaw. Tutaj nic nie było ciekawego, nic mnie nie zaskoczyło, ani też nie pocieszyło, bo jak mnie drażni to otwieranie. No. Dzieci moje się tam leją, jak zwykle, kiedy są wolne dni, to im się nudzi i po prostu wymyślają jakieś cudaczne zabawy. Nacho mamy, Brahimi, na kartach podstawowych, kolejna Mangala, Welbeck, Fabiano z FC Porto i mamy kartę Dynamo, Milner z Manchesteru City. Fajnie, bo tej karty też jeszcze nie było. Tak więc już 2 karty w tym blisterku trafiłem, takie, które się przydadzą do kolekcji. No nie jest to może najlepiej, bo w ten sposób bym musiał otworzyć jeszcze 50 tych blisterków, żeby... Może przesadzam, ale kilkadziesiąt, żeby zakończyć tę kolekcję. Xabi Alonso na Keyplayerze, to jest moja powtórka. Adrenalin, to często ostatnio mam. Marlos z Szachtara, to nie pamiętam, ale możliwe, że akurat Marlosa nie mam. Lamparda mam na pewno, Kaniego też i Papadopoulosa. Papadopoulosa mam też na pewno. Otwieramy ostatnią saszetkę w tym blisterku. Dawno nie trafiłem karty z Magic Moment, tak jak mi się wcześniej trafiały dosyć często, tak teraz nic nie było. No i mamy Defensive Rock, Courtois, to też jest powtórka, to już miałem. Dynamo, Bender, to na pewno nie miałem, to może sobie tu odłożę Bender. Piłeczkę, oficjalna piłka, to było. I mamy Obi Mikel, Raggi i Lavezzi, jeśli chodzi o karty bazowe. A więc szybciutki przegląd. Adrenalin, oficjalna piłka, Dynamo to na pewno do kolekcji, Courtois to jest powtórka, Keyplayer Alonso powtórka, Dynamo Milner do kolekcji, Berlin z Final do kolekcji i Want to Watch Quaresma to na pewno jest powtórka. Ale oczywiście wiadomością dnia jest kolejna karta limitowana, której nie miałem do teraz i mamy tutaj Eden Hazard z Chelsea. Tak więc szybciutko przegląd kart, które już powtórzyła mi się jak dotychczas w pierwszym i drugim akurat blisterku Alexis Sanchez. Myślałem, że będzie gorzej z tymi powtórkami, a tu zobaczcie, już prawie została mi ostatnia karta, której jeszcze nie mam. Tak więc już jest Sanchez, Hazard, Huntelaar, Aguero i Rodriguez. Tak więc mamy 5 na 6 trafień
do kolekcji. Jest super, został ostatni blisterek. Mam nadzieję, że tutaj zakończymy otwieranie blisterków biedronkowych, że tam się trafi kolejny brakujący, ogniwo do zebrania tych sześciu, które tam występują. Dzięki więc za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmiki. A teraz to wszystko. Cześć.